Witam Państwa bardzo serdecznie na moim skromnym kanale. Mamy dzisiaj 5 grudnia, temperatura na dworze jakieś minus 3 stopnie. Muszę dzisiaj Wam coś powiedzieć, bo ostatnio siedziałem przed komputerem, przerzucałem sobie jakieś tam filmiki. No i patrzę, chodzi chłop przy ulach i odśnieża wylotki. Ja mówię, kurde, no spać nie chłop oszalał normalnie. I chodzi przy tych ulach i tak grzebie i odśnieża tutaj te wszystkie wylotki. Ja mówię, no nie, no kurde, oszalał jakiś. Zaraz zacznie pewnie daszki podnosić i przyglądy robić. No i przerzucam następny filmik. Kurde, drugi. Ale już nie gołą ręką, tylko bierze szczotkę i tutaj grzebie przy tych wylotkach. Ule takie same, łysonioskie, jeden. No ten akurat jest 12-ramkowy, tak? Więc tutaj ma tą jeszcze poduszkę powietrzną w postaci pół nadstawki. No ale czym się różni ten ul od tamtego? No i powiem Wam, chodzi, grzebie tutaj przy tych wylotkach, odśnieża, mówi jeszcze, zasypało, to trzeba odśnieżyć. Ja się pytam, po co? Jak na pewno wiecie, w tych ulach łysonioskich są dennice z wysuwaną szufladką. Żeby matki nie czerwiły, te dennice się wysuwa. A on tam jeszcze mówi, że trzeba odśnieżyć, żeby dopływ powietrza był, tak? No to zaraz. Jeżeli mamy wysunięte dennice, pod dennicą jest siatka, to te pszczoły nie mają tamtędy żadnego dostępu powietrza. Tamtędy to powietrze im tam nie dochodzi. Tylko on musi te pszczoły denerwować. Ja wiem, słuchajcie, nie będę się wtrącał. Każdy prowadzi swoją pasiekę tak, jak uważa, prawda? Jego pszczoły, jego miód, nie będę się ten. No ale kurde, jeżeli on tutaj mówi, no dobra, trzeba odśnieżyć, bo zasypało, żeby pszczoły powietrze miały, tak? Moment, bo mi się tutaj wyświetla, zgasił, nie widzę, co tutaj nagrywam. No to nasuwa się po pytanie, po co. Zobaczcie, u mnie tutaj może nie nasypało te 20-30 cm śniegu, ale w każdym bądź razie wylotki są w każdym ulu zasypane, tak? No te, które stoją tyłem do słońca, to prawdopodobnie tutaj będą te wylotki dużo dłużej zasypane. No ale tak jak widać, tutaj o, te bokiem stoją. Także ten śnieg szybciej zniknie. Ale nie robi się czegoś takiego, przynajmniej ja nie robię, żeby odsypywać i denerwować pszczoły. Tym bardziej jeszcze tymi, kurde, szczotką, tak? Tak chodzę tutaj jeszcze z tyłu, za tymi ulami i patrzę, bo postawiłem ostatnio na pasiece takiego kruka, ja Wam pokażę. Nie wiem, może widzieliście we wcześniejszych filmach. Stanął u mnie taki kruk, żeby odstraszać te wszystkie dzięcioły, sikorki, które gromadzą się wokół uli i wydziobują. A żeby Wam pokazać, że one rzeczywiście się gromadzą, to zobaczcie, jak tutaj jest pod ulem nakitowane. Także tutaj one miały przynajmniej wcześniej tą stołówkę. No teraz nie widzę, żeby jakieś były świeże ślady, jak ten kruk stanął. Także kruk się sprawdza. Stanął na takim o pałąku. No i nie widzę tutaj, żeby coś takiego świeżego, jakieś świeże ślady były, żeby te sikorki i te dzięcioły, które mi się tutaj próbowały stołować, żeby one mi tutaj robiły jakieś szkody, więc kupujcie na Allegro czarnego kruka za 10 zł i będziecie mieli po problemie. Jeszcze tutaj przejdę dookoła, no ale nie widzę, żeby, bo to zawsze jakieś ślady były, prawda? Więc patent się z czarnym krukiem sprawdza. No, także to by było na tyle.
A jeszcze tutaj wam pokażę, podejdę do tego ula mojej produkcji, zobaczycie, jak pszczoły osypały jedząc, jaki jest dennica wysunięta, jak jest po prostu pokarm zgryziony. No, także trzymajcie się i do następnego. Pozdrawiam, pszczelarz.